Witam was serdecznie z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek, kolejna misja z kampanii gry Armii Sowieckiego. Mamy teraz misję, która nazywa się Potęga Magów, czyli jak możliwe i no, w sumie sam tytuł mówi, czyli będziemy coś tutaj kombinować z magami. Arlek i Dunhelm przygotowują Orenę Morgoty do odparcia zbliżającego się szturmu zwierzę ludzi. Ale czy my tego przecież... Przytomią obronę. Aha, o, obronę, tak, bo my wtedy przyszliśmy ze wsparciem, z odsieczą, jak już oblegali jakąś tam pewnie część Morgotu, więc teraz będziemy bronić tego głównego centrum miasta. Dobrze, no to dalej, wczytujcie się. Mamy tutaj cutscenkę. Wiemy, jakich wielu. Ruana. Dawaj, dawaj, lecimy z nimi. A jeszcze tutaj coś pokazują. Już nas ostrzeliwują. I jep. Ale pizło, haha. Orkowie twardo lecą. Ale Luke musi przeżyć, ten musi przeżyć. Dobra, on tutaj czaruje. Aha, zieloni. Możemy sterować zielonymi, fajnie. Okej, ziomeczku. Trzymy tutaj. Aha, ściągamy zapasy, dobra. No to nic tutaj nie muszę wysyłać. Z tego co widzę, koszary mam tutaj. Dobrze. Z dwóch stron, tak? To. No nic, no trzeba. Pół godziny musimy wytrzymać, ludzie. Pół godziny. Budujemy fortyfikację. Tutaj już się bronimy. Dawać! Do boju! Ty, ale ty leci. O cholera, kusznika mamy. Dobra, już tutaj będziemy wszystko wydawać prawie na wieżyczki, żeby się te pół godziny utrzymać. A ja się zająć takimi wieżami obleżniczymi, ale nie wiem, czy jest za bardzo sens. No ale zobaczmy, no pójdźmy. Poszukajmy tego, żebyśmy się tego nie nadziali na coś. Już to jakieś dzikie berserkery są. Poszukiwanie szlaków to jest ich szybkość, tak? Ich użycie precyzyjne, dobra. Będziemy cykać knechtów. Pierdolę to.
Cofamy się. O, katapulta jest gotowa. Zobaczmy. Pist. Dobra, stop. Dobra. Nie zwiększy obrażeń. Mimo że wsadzę tu łucznika, to to jest obrażeń nie zwiększy. Chyba że to nie pokazuje, ale dobra. I co, nie mogę za bardzo tak ryzykować. Tutaj jeszcze nic nie zaatakowali. Ale bądźmy gotowi. Ty, knechcie. A, świetnie, mamy tutaj kapłanów, dobra. Nie, no dobra, no to co? No to wysłamy tu więcej chłopków. Niech wieżyczek najebią. Tylko się nie chowaj, no. To przejście nie może być. Musi być nie do przejścia. Aha, tutaj są te katapulty, tak? Hu, hu, hu! Toście dali misję. Co się dzieje? O co chodzi? Nie rozumiem. Dobra, wysyłamy ludzi na tą katapultę. Mam nadzieję, że nie wysłamy ich za mało. O kurwa, wysłałem ich za mało. Ocie chuj, za mało chuj. Goblin atakują. Musimy tu napierdolić tych knechtów. Bo stoimy bardzo słabo. Okropnie. Tutaj widzimy, katapulta nam przyjebała i zobaczcie, jakie to skutki od razu są. A my musimy się tam dostać. Ja pierdolę. Zapasy rzeczywiście się... No nie aż tak szybko. Już nie pierdolcie tak. Właśnie, właśnie, upgrade'y trzeba robić. Naprawiasz to? Jo. Mogliby jakąś animację zrobić. O nie, że on się patrzy i och! Chyba się to naprawia. Ah, sorry. Okej. A właśnie, to my mieliśmy coś, tak? Co znowu jebło? Kanalie. Teraz tutaj, tak? Zniszczyli mi. Dobra, jeden chłopak idzie do piwnicy. Obczaj, co tam jest. Może jakieś przejście ukryte do katapult właśnie, żebym nie musiał...
się tak przydzierać. To było bardzo fajne. Let's do it. Okej. O. Natychmiastowa kasa. Toż tutaj strzelano bez przesady. Ludzie. Żeby to nie było żadnych stworów. Na razie są same skrzynki. Chuj, zostawimy go. O, ja cię pierdolę. Jeszcze gdzieś 200 minut, ludzie. Ja jebie, co się dzieje? O kurwa, Dunhelm, spierdalaj! Ole nam tu przyjebali. Zajeb wiedźmę. Dobra, to tam zginie. Ale weź przestań. Co oni za szturm tu odjebali? Musimy tę katapultę zniszczyć, bo tak to długo nie pociągniemy. Nie ma przejścia, nie ma. Teraz w tą stronę wtedy. Albo tu w dół. Jak? Jezus. Otrzymamy wskrzeszenie teraz. No musiał być jakiś zjebany szczur tu, nie? Oczywiście, kurwa. Nie wiem, idźcie w trzech. Tej piwnicy. A, tu ty strzelasz, tak? Cwaniaczku. Dobra, mnisi, kurwa, szybciej, bo się musimy tutaj leczyć. Utrzymujcie pozycję, dobrze? Aha, no w sumie i tak nic z tego nie macie. Dobra, wieżyczki to ogarną. Dobra. Tu mamy jedną skrzyneczkę. Zaraz zobaczymy. No wdarli się. Co to za... Super, wieśniakami zajebaliście. W sumie przez was zginął, o tak się wyrażę. O, teraz trzeba umocnić tutaj. Tutaj już mamy te 6 wieżyczek. Chuja se poradzili. Idź tam, Dunhelm, bo aż się płakać chcę, jak patrzę na moich ludzi. Knechty, robić się.
Dobra, wiśniak też. Nie wiem, czy się przyda tam, ale niech idzie. Dobra, i trzeba będzie później wybudować trochę włóczników, ale ich będę trzymał tylko wtedy, kiedy będą trolle atakować, to znaczy ogry. Na razie takie zwiadowcze siły. Co wy, górnicy, możecie? Zawsze takie wsparcie. Co ty budujesz, człowieku? Takie baty. No to wszyscy do podziemia. O kurwa. Zajebiście, kurwa. Idealny moment, żeś to sobie wybrali. Jeszcze katapulta napierdala. Nie. Kurwa, no. No knechtujcie się tu, knechtujcie. Ja pierdolę, nie. Jakie smoki w ogóle, o czym wy mówicie? Wiwerny mi tu jeszcze. Kurwa. Jak ja mogłem tak to zjebać, ludzie? No zobacz, rozjebałem się trochę. A idź pan fuj. Trzeba szybko jeszcze to odnowić i teraz się postarać tutaj jakoś lepiej, bardziej. Duża produkcja. Pas masz, tylu kapanów nie potrzebujemy. Ty, ale uspokój się. To jest czysto. Też w ogóle, jaki w ogóle fail? Facepalm totalny. Jak można było zapomnieć o... o pieprzonej katapulcie. Teraz tu trzeba pisać dwie koszary. Boże, ciężarówkami tu się nawet pchają. Co jest? Kurwa. Klasztor mi zaraz do rozdupcą, no. Dalej, Alryk. Czaruj, no. 12 minut zostało. Ale go jebną katapultą, no super.
A gdzie są te wszystkie wieśniaki? To wszystko umiera? Dobra. Skrobać ich tam szybko. Nie opieprzać się. Budujemy z 10 knechtów. I ruszamy na obsadzoną katapultę, żeby nas tutaj nie nękała. Cholera. Cholera. Tu też ich dużo idzie. Shit. Czy katapulta tu obsługuje? Jo. No to pizgać. Zarąbać tego trolla. Okej. Obronili mi się. Ale ograniczamy się teraz już do obrony w tym rejonie. Tutaj zaciśnimy trochę ten króciutki fajną tą uliczkę będziemy bronić, to znaczy te dwie. Już tak daleko nie możemy łazić, to będziemy manewrować tymi oddziałami. Co sobie widzicie, cały czas trzeba manewrować, no kurwa, jeszcze więcej. Pizgać! Ale żebym się zajebał sam. Dunhelm, spierdalamy. Spierdalaj, Dunhelm! No ty strzelasz, czy nie? Działa jako przynęta. To było świetne. Okej. Dobra, mamy jakichś chłopków? Oczywiście, że nie mamy. Tu powinny być gdzieś takie koszary również. To jeszcze szybciej się robiło wszystko. Kurwa, w tawernie tak kuśników można produkować i ja nic nie wiedziałem. Jest coś jeszcze, o czymś nie wiem? O czym nie wiem? Nie, tylko z tej tawerny. Dobrze, że chociaż teraz się dowiedziałem. Jeszcze 8 minut. Tej katapult nie rozpieprzymy nawet. Nie zdążymy rozwalić. Czy ten Dunhelm się musi uleczyć? Dobra. No i musimy wrócić się później wybudować. Okej, okay, no myślę, że tym takim oddziałkiem byśmy dali radę. Tylko, że... Kurwa, czy my zdążymy? To byśmy musieli zrobić typowo po ataku. Ale chuj wie, za ile ten atak będzie. Dobra.
Ale ich tu kurwa idzie. Pizgać! Nakurwiajcie! Kurwa, ale jebłem. Aż tak, kurwa, jakoś tak... bardziej finezyjnie, a nie, że moich swoich tak nakurwiamy. Nie, jeszcze sobie wieżyczkę rozjebałem, no kurwa. Skąd on strzela? Trzeba go zajebać. Okej. Przeżyliśmy. Dunhelm sobie poradzi. To jest Dunhelm waleczny. Dobra, i cofka. I idziemy teraz im tam wjebać, bo teraz ataku nie powinno być, chyba że ze wschodu jeszcze, ale co tam. Nie wiem, czy w ogóle sens jest atakowanie tej katapult, po 5 minut tam zostało. Ciekawy jestem, czy w ogóle... czy my to w ogóle przetrwamy. Okej. Okay. Zapierdalamy teraz. Szybciutko na ryś, tyś, tyś na jednej nóżce. Jak tam zapasy? Teraz się kurczą. Teraz mogę przyznać, że się kurczą. Zostawcie Ulryka w spokoju! Nie! Kurwa mać. Chuj, rozjebać ogry. Przede wszystkim. Fuck! To oni są już tutaj. Walczcie! Do ostatków sił! Jak chuj! No serio, 3 minuty zostały, zostawcie go kurwa w spokoju! Nie! No kurwa, no nie! No nie przejebali mno. No bo kurwa zajebałem się z tą katapultą i... No i z tym kurwa no no. Dobra, to zrobimy tak. Żeby nie było, że drugi raz będę przechodził to samo. To... teraz przejdę szybko to samemu. Ale zacznę nagrywać, jak już będę miał te ostatnie 5 minut. Więc no, do zobaczenia za chwilę. Okej, ludziska, wracam do was. O, nawet F9 jest akurat misje pokazane są. No, nie,
niefortunnie, ale dobra. No i widzicie, że sobie teraz tutaj ładnie, pięknie sobie żyje. Nie ma zero problemów. Katapulty zniszczyłem na samym początku, od razu zanim te wielkie fale przychodziły, dlatego wyciągnąłem wnioski po pierwszej porażce. No i się tutaj umocniłem. Tędy nie przechodzą, tędy, tutaj jest druga linia obrony, przez pierwsze nawet nie przechodzą, więc jest git. Tu widzimy już obstawa kuszników gotowa do akcji. O właśnie, już przyszły nasze wiwerny. Szybko giną. I możemy ich wysłać na pomoc. Tutaj widzimy, już też zaatakowali. Zaraz się pojawi troll i trzeba będzie do niego wysłać tę całą armię. O właśnie, już tutaj jest. Dopiero załatwmy tych. A powiem wam, że trochę zaatakowali. I to nawet silnie. No tutaj wiadomo, że sobie nie poradzili. Ale tutaj to my sobie nie poradziliśmy. Potrzebujemy więcej pikinierów, no. Drań. Dobra, cofamy się tutaj, będziemy się bronić później. Zbudujemy tą linię obrony tak jak wtedy. Szkoda, że nie można handlować tutaj towarami, bo to byłoby coś... Nie! No kurwa debil! Bo raz se klikłem i od razu chcę tam atakować, no... No kurwa, no nie. Teraz... Do wschodniej, tak? No trochę nas tu jest, no nie chuja nie przejdą, co wy? Czego wy się oracie? I jednak mieliście rację z tym chowaniem do wieżyczek, bo strzelają. O! Ej, ale tutaj też atakują. Tutaj też atakują. O, ciu, jeszcze minuta tylko. Bronimy się, ludzie! Bronimy! Dunhelm, cofnij się. Trzydzieści sekund.
teraz no to taki szturm jebli, że jest chuj. Ale daliśmy radę, ludzie. Obroniliśmy się. Tak jest, zwycięstwo dla... już się dla hordy mówić. Rypt. Drasz kanahal. I pizda implozja. Atomówkę pierdolną w mieście. Ale jestem ciekawy, co się stało dalej. Jestem ciekawy, mam nadzieję, że wy też. Bo zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. A ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Yo!